prywatnej posesji? Czy proszę? Ta gałąź też wstawała z prywatnej posesji? Ta gałąź, proszę pana, to wystawała z, nie z prywatnej posesji, tylko wystawała z zieleńca, który nam gmina zafundowała, nie pan, pan wójt obecny, tylko poprzedni wójt, jak robił kwiatową. Zrobił przy płotach, zrobił zielony odcinek, jest kawałeczek do chodnika, jest znowu zielony odcinek i zaczyna się wąska droga. Wystawała z ziemi gminnej. To znaczy z ziemi należącej do gminy. No, to się dziwi, że tyle czyno pani robi, a tej gałęzi pani tam nie zdążyła obczyć, ale to mniejsze. Proszę pana, nie, nie, odpowiem panu na to pytanie. Mogłabym ją sama obciąć, gdyby to było przy innym domu. Mogłabym podnieść papier, bo chodzę, zbieram papiery na placu zabaw i butelki, więc proszę mi takich idiotycznych pytań nie zadawać, że ja mogłam to zrobić. Ta gałąź, proszę pana, przerastała moje możliwości fizyczne i maszyny, które miałam. Bo ja mam tylko sekator do obcinania gałęzi. A ta gałąź była tego typu. Dobrze, proszę, przyznaję pani rację. No mam nadzieję. Co do tej drogi powiatowej, to źle pani pod zły adres pani trafiła. To właścicielem jest powiat. O to chodzi. Ja jestem obywatelem tej gminy, płacę tutaj podatki, proszę pana. Tak. I ja nie muszę wiedzieć, że bałagan, który jest przed sklepem gminnym, nie gminnym, przepraszam, GSO-skim, to należy do pana, czy do tego pana, czy ta droga należy do... Ja jestem obywatelem, swoje skargi, czy moje interwencje zgłaszam w jednostce, do których ja podlegam, a od tego są urzędnicy, żeby się rozpoznali, czy ta droga jest gminna, czy ta droga jest powiatowa. Ja nie jestem zobowiązana znać dróg, do kogo te drogi należą. Ja przechodząc widzę tylko, tu się lampy nie palą, tam jest bałagan przed, a już mnie nie interesuje. Jest wójt, on jest tu szefem i zgłaszam te rzeczy do szefa.